Cześć! W tym odcinku opowiem Wam o 10 mniej znanych krajach. Zakładam, że część z nich możecie kojarzyć wyłącznie z nazwy. Usłyszycie m.in. o królu mającym kilkanaście żon i państwie mniejszym od Warszawy. Kto wie, jeśli taki pomysł Wam się spodoba, może będzie z tego kolejna seria. Zaczynamy! Numer 10. Djibouti. Republika Djibouti to była kolonia francuska znajdująca się we wschodniej Afryce. Mieści się u wejścia do jednego z najważniejszych szlaków transportowych na świecie, cieśniny łączącej Ocean Indyjski z Kanałem Sueskim, z którego korzysta aż 12% światowego handlu. To właśnie dlatego w Djibouti bazy wojskowe mają m.in. Stany, Francja, Japonia czy Chiny, a kraj cieszy się stabilnością. Djibouti jest domem dla kilku wyjątkowych krajobrazów, w tym najbardziej znanym jest wulkaniczne jezioro Assal, które jest drugim najbardziej zasolonym jeziorem na świecie, znacznie bardziej niż Morze Martwe. Wykorzystuje się je do pozyskiwania soli, jest jednak chętnie odwiedzane przez turystów. Popularną pamiątką są czaszki zwierząt pozostawione w słonej wodzie. Po jakimś czasie pokrywają się grubą warstwą soli. Assal jest częścią Kotliny Danakilskiej i jest najniżej położonym obszarem w całej Afryce. Sama Kotlina jest najcieplejszym miejscem na Ziemi. Nigdy nie zanotowano tu temperatury poniżej 23 stopni Celsjusza, a bardzo często dobija do 50 stopni. Numer 9. Republika Zielonego Przylądka, czyli Cabo Verde. Wyspy te były bezludne aż do przybycia Portugalczyków w 1456 roku. Niestety, ze względu na swoje położenie, szybko stały się miejscem handlu niewolnikami. Kolonia uzyskała niepodległość dopiero w latach 70. Na wyspie łączą się wpływy europejskie i afrykańskie, a językiem urzędowym jest portugalski. Piękne krajobrazy sprawiają, że wyspy stają się coraz bardziej popularnym miejscem wycieczek. Turystów przyciągają piaszczyste plaże, dobre do uprawiania windsurfingu czy kajta, to także dobre miejsce do imprezowania. Na wyspie São Vicente odbywa się słynny karnawał, podobno największy po Rio. Niestety, wielu mieszkańców decyduje się na emigrację, głównie ze względu na pracę. Obecnie więcej mieszkańców Cabo Verde mieszka za granicą niż w samej Republice Zielonego Przylądka. Najczęściej wybierają Stany Zjednoczone. Numer 8. Bhutan. Niestety, podróżując po świecie, często można utwierdzić się w przekonaniu, że nie należy wierzyć temu, co widać na zdjęciach. Każda popularna atrakcja jest dziś zalana przez tłum turystów. Bhutan to niewielkie państwo w Himalajach, które postanowiło z tym zawalczyć. Zamiast postawić na masową turystykę, wprowadzili najwyższy na świecie podatek turystyczny. Za dzień pobytu musimy zapłacić $200. Dzięki temu do Bhutanu ściągają wyłącznie majętni goście, którzy pozostawiają po sobie więcej pieniędzy. Turyści w zamian mogą cieszyć się mniejszym tłokiem i lepiej docenić lokalną kulturę. Samo państwo ma niewiele większą powierzchnię niż województwo mazowieckie i zamieszkuje je niecałe 800 tysięcy mieszkańców. Bhutan od wielu lat żył w izolacji. Oficjalnie otworzył się na turystów dopiero w 1974, a od tego czasu funkcjonowały limity osób, które mogły wjechać do kraju. Nie znajdziecie tam wielkich centrów handlowych ani sieciówek, jak choćby McDonald's. Poza tym w 2004 wprowadzono całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych. Bhutanem rządzi monarcha, noszący tytuł Smoczego Króla. Numer 7. Eswatini. Tak od kilku lat nazywa się Królestwo Suazji. Co powinniście o nim wiedzieć? Przede wszystkim należy wspomnieć, że jest to królestwo. Od 1986 rządzi nim Mswati III, który został koronowany, gdy miał zaledwie 18 lat. Jego ojciec był najdłużej panującym monarchą w historii. Rządził przez 82 lata i 254 dni. Mswati III ma obecnie 11 żon i 36 dzieci. Kwestia małżonek króla jest bardzo ciekawa. Specjalna rada wybiera, która z żon króla będzie wielką żoną, której potomek zostanie następcą tronu. Poza tym, dwie pierwsze żony króla muszą pochodzić z dwóch konkretnych klanów i są wybierane przez radę. Poza tym, król poślubia narzeczoną dopiero wtedy, gdy okaże się, że zaszła z nim w ciążę.
W Eswatini mieści się kilka rezerwatów dzikich zwierząt i parków narodowych, które są popularnymi miejscami na safari. Można tam zobaczyć m.in. lwy, lamparty, słonie i nosorożce, a dla tych, którzy wolą inne formy rozrywki, co roku w Eswatini odbywa się jeden ze słynniejszych festiwali muzycznych w Afryce – MTN Bushfire Festival. Niestety, to kraj targany przez wiele problemów. Co czwarty mieszkaniec Eswatini jest nosicielem wirusa HIV. Numer 6. Benin. Państwo to dawniej było znane jako Dahomey. Możliwe, że kojarzycie tę nazwę z filmu Królowa Wojownik, który w zeszłym roku trafił do kin. Opowiada o kobiecej armii króla Gezo. Jego potęga była zbudowana w dużej mierze na sprzedawaniu niewolników europejskim handlarzom. Ten proceder zakończył się dopiero dzięki naciskom Wielkiej Brytanii. Jak zauważają krytycy, film w bardzo łagodny sposób odnosi się do tego tematu, ugrzeczniając postać króla. Jak dowiemy się z atlasu osobliwości, w Beninie możemy zobaczyć tak zwaną Wenecję Afryki. Chodzi o osadę Ganvi, która została zbudowana na palach na środku jeziora. Między 3000 budynków pływają dziesiątki łódek, a pośród kolorowych domków znajdziemy kościół, bank czy meczet. Jedną z ciekawszych atrakcji kraju jest coroczny festiwal religii wudu. Jak donosi Reuters, w tym roku do niewielkiej nadmorskiej miejscowości Ujda przyjechało ponad 1000 osób, żeby oglądać kolorowe tańce i rytuały. Religia ta jest wciąż praktykowana przez około 12% populacji kraju. W tym samym mieście można odwiedzić również świątynię Pytonów, której historia sięga XIII wieku. Odbywa się tam wiele tradycyjnych ceremonii i można oczywiście zobaczyć węże, które są symbolem miasta. Numer 5. Brunei. Jeśli uważnie oglądaliście poprzedni odcinek, to na pewno zapamiętaliście sułtana Brunei, który jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Przy okazji jest też jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Posiada flotę ponad 7000 samochodów o łącznej wartości 5 miliardów dolarów. Majątek państwa zbudowany jest na wydobyciu ropy i gazu ziemnego, a sułtan silną ręką dba o porządek. W tym muzułmańskim kraju stosuje się wiele zasad z prawa szariatu. Jeśli ktoś się jednak nie wychyla, państwo zapewnia mu spokojne życie, gwarantując m.in. darmową edukację czy opiekę zdrowotną. Kraj powszechnie uważa się za bardzo bezpieczny dla turystów. Numer 4. Malawi. Malawi to kraj w środkowej Afryce, który niegdyś był kolonią brytyjską. Zyskał niepodległość w 1964. Od tego czasu przeszedł przez kilka trudnych okresów, w tym lata dyktatury i kryzysy polityczne. Dziś to jeden z biedniejszych krajów na świecie, a przerwy w dostawach wody czy prądu zdarzają się bardzo często. Malawi posiada bogate dziedzictwo kulturowe, z mieszanką wpływów tubylczych i kolonialnych. Na szczególną uwagę zasługuje tradycyjna muzyka i tańce, często wykonywana w tradycyjnych, kolorowych kostiumach. Podróżnicy są zgodni, że na szczególną uwagę zasługuje też jedzenie, a street food jest ponoć fantastyczny. Najważniejszym punktem Malawi jest jezioro o tej samej nazwie. Zamieszkuje je ponad 500 gatunków ryb, w tym wiele, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Niestety, część z nich jest dziś zagrożona wyginięciem. Wokół jeziora rozciągają się malownicze krajobrazy z pięknymi plażami, wysokimi górami i bujną roślinnością, więc jest to bardzo popularny cel wśród turystów. Numer 3. Palau. Republika Palau to niewielkie państewko położone na Oceanie Spokojnym. Jego powierzchnia jest niewiele mniejsza od Warszawy, a zamieszkuje je jedynie 18 tysięcy mieszkańców. Wyspami władali zarówno Hiszpanie, Niemcy, Japończycy i Amerykanie. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1994. Dziś znany jest głównie z pięknych raf koralowych. Atlas osobliwości wymienia jedną z ciekawszych atrakcji Palau. To słonowodne jezioro Medus, w którym, jak wskazuje nazwa, pływają tysiące parzydełkowców. Ich kolce jadowe są jednak na tyle miękkie, że nie stwarzają zagrożenia dla nurków. Ze względu na brak naturalnych wrogów, stworzenia te mogły się rozmnażać bez ograniczeń. Meduzy przez 14 godzin dziennie kołyszą się pod powierzchnią wody. Turyści mogą je oglądać nurkując z fajką do oddychania. Dajcie znać, czy odważylibyście się w nim popływać. Kraj w zeszłym roku wprowadził specjalną aplikację dla turystów, w której można zbierać punkty za poszanowanie środowiska i kultury. Na przykład jedząc lokalną żywność ze zrównoważonych źródeł, czy odwiedzając ważne pod względem kulturowym miejsca. Jak podaje serwis Wirtualne Media, punkty można wymieniać na dostęp do unikalnych atrakcji lub niektórych części wyspy.
Numer 2. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Mam dla was zadanie. Spójrzcie na tą mapę i sprawdźcie, czy uda wam się wskazać te dwie wyspy. Gotowi? Dajcie znać, czy się udało. To wyspiarskie państwo znajduje się w Zatoce Gwinejskiej, na północ od Równika. Podobnie jak Cabo Verde, wyspy te zostały zamieszkane dopiero po przybyciu Portugalczyków. Wulkaniczna gleba sprawiła, że początkowo kolonia stała się dużym ośrodkiem plantacji trzciny cukrowej, dlatego wkrótce pojawili się na niej niewolnicy. Wyspy uzyskały niepodległość dopiero w latach 70. Pomimo tego, że na wyspie przeważają chrześcijanie, wciąż często praktykowana jest poligamia. Niestety negatywnie odbija się to na kobietach, które z powodu wczesnego małżeństwa są zmuszane do odpuszczenia edukacji i zajęcia się domem. Na szczęście, jak donosi Transcontinental Times, od 2 dekad trwa cicha kobieca rewolucja. Kobiety stają się coraz bardziej niezależne i często pracują w takich sektorach jak polityka, biznes czy hotelarstwo. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca słyną z zachwycających krajobrazów, w tym bujnych lasów tropikalnych, pagórków i dziewiczych plaż, co czyni je popularnym miejscem ekoturystyki. Odwiedzający często porównują je z Karaibami. Numer 1. Tuwalu. Szukacie wyjątkowego miejsca, które nie jest osaczone przez turystów? Tuwalu jest jednym z najrzadziej odwiedzanych krajów na świecie. I to nie tak, że nie warto tam jechać. Wręcz przeciwnie. Tuwalu słynie z dziewiczych plaż, bujnych lasów tropikalnych i turkusowych wód. Jednak w 2016 odwiedziło je zaledwie 2,5 tysiąca turystów. Ale uwaga, te niewielkie wysepki zamieszkuje jedynie 11,5 tysiąca osób. Nie przeszkadza to jednak, by Tuwalu nie pojawiało się na olimpiadzie, wystawiając swoich reprezentantów, m.in. w podnoszeniu ciężarów. Niestety, kraj powoli idzie na dno. Słynne są zdjęcia premiera przemawiającego po kolana w wodzie. Stoi tam, gdzie jeszcze niedawno był ląd. Rząd niedawno sprawdzał nawet, czy uda mu się zachować wody terytorialne, gdy kraj w całości zniknie w wodach oceanu. I jeszcze jedna ciekawostka. Internetowa domena TV nie dotyczy telewizji, a właśnie Tuwalu. W 2001 domena została sprzedana przez rząd pewnej amerykańskiej firmie, która zapłaciła za nią 45 milionów dolarów. I to już wszystko na dziś. Który z tych krajów chcielibyście odwiedzić? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym, może chcielibyście, żebym zrobił serię, w której opowiadam o mniej znanych krajach? Czekam na wasze opinie i widzimy się wkrótce. Piona.